Witajcie wszyscy, z tej strony Serlen, a to kolejny odcinek z StarCraft 2 Serce Roju, Heart of the Swarm, jak kto woli. Stacja badawcza, 5.41, no to Raynor trochę się machnąłeś, jest następny dzień. Narobiłaś niezłego bałaganu, Saro. Żałujesz, że mnie uratowałeś? Nigdy. Słyszałam, co stało się z twoim przyjacielem Tychusem. Przykro mi. Dokonał wyboru. Ja też. Może powinieneś był pozwolić mu mnie zabić. Jako królowa Ostrzy wymordowałam miliony. To nie byłaś ty, Saro. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Przygotuję się i spotkamy się tutaj za godzinę. Dobrze. Brzmi nieźle. Mój statek jest gotowy do drogi. Możemy lecieć. Idę do ciebie. Lecimy. 6.36. Minęła niecała godzina od momentu spotkanka. Przynajmniej 3 krążowniki Dominium. Przynajmniej. Oddziały Dominium w sektorach 3, 4 i 6. Sara. Ewakuacja całego personelu. Tu Nowa. Rozpocząć przeczesywanie. Znaleźć Kerrigan. To drużyna Bravo, przyjął. Ja bym już cofnął. Mówiłem. Weź się w garść, skarbie. Drużyna Bravo, odbiór. Bravo, jesteście tam? Wszystkie jednostki do sektora 6. Ruchy, ruchy! Musimy iść. Minęło sporo czasu. To jak jazda na rowerze. Tak. W niektórych momentach tłumaczenie jest zawsze przekłamane u nich. No nie wiem, jak się to wypominam, ale to dosłownie padło stwierdzenie, no, wersja angielskiej to ona mówi, że tak, jak jazda na rowerze, a tutaj o, dokładnie tak, no to wiecie. A, w poprzedniej misji, ja miałem wam tutaj dwa easter eggi, to drugie było to, że Valerian mówi, Kerrigan, odwołaj swoje robotnice? Jim, słyszysz mnie? Słyszymy. Kerrigan, cieszę się, że żyjesz. Jesteśmy odcięci od waszej pozycji. Musicie przebić się przez laboratorium do stacji promowej. Stamtąd dotrzecie do statku Jima. Przyjąłem, Junior. Poradzimy sobie. Junior. Dobra, w tej misji chyba też trzeba było trochę poczekać, aż coś się zaczęło dziać. Nie mogę przyspieszyć. A, tu już jest przyspieszone. Dobra. Niech oni sobie chwilę porozmawiają. Stoją i tak dalej. A, tak, tu zaraz będzie kolejna taka scenka typu easter egg, bodajże, z tego co pamiętam. Ja sobie też poprzeglądam placówkę. To jest chyba czyhacz.
patrząc po jednostkach zergów. Tak, tak wygląda. Znaczy, wygląda na czyhacza. Hydralisk. Tak. Tępiciele! Ludzie, was pogrzało do reszty? Zresztą jak oni je porwali? Tępiciele uwielbiają robić boom. Reynorem nie mogę sterować. On po prostu z nami chodzi. No i trzeba było czekać na to. A czasem... Naprawdę, Jim? Minęło 6 lat, a z ciebie nadal świntuch. Cóż mam powiedzieć? Stare nawyki. Chyba o to chodziło. Już nie pamiętam dokładnie, ale tu miała być jakaś rozmówka właśnie między nimi. Zadanie czeka. Ej, a wy Marinesy? Gotowy do akcji. Powtórz. Małpy nie chcą iść. Maruder z przodu. Załatwię go wybuchem kinetycznym. 300. Odbezpieczam broń. Wróg po prawej! Ruszam. Nadajemy na tej samej fali. Zespół infiltrujący Dominium! Pomóżcie nam ich załatwić! Idę. Reynor, Kerrigan, ten terminal was wyleczy. Przywróci część energii. Powodzenia! Ja spadam! Chyba się wyczerpało. Zwarty oddział Marines. Miażdżący chwyt powinien poradzić sobie z całą grupą. Droga wolna, ruszamy! Dobra. Nadajemy na tej samej fali. Dobra. Nadciąga kolejna fala grup inwazyjnych. To już nie wiem, co to jest. Góra! Zadanie czeka. Co to ma? To nie wiem, co to za zerk. To nie mam pojęcia. Gdzie idą umojanie? Nieważne. Ruszajmy swoją drogą. Działamy. A, oni się tam niżej przebili jeszcze, okej. Okay. Boom. Zaraz dotrzemy na stację promu. Zabierze nas do lądowiska. Korytarz jest zablokowany. Musicie przebić się przez niższy poziom, żeby dotrzeć do promu. Idę. Dawaj. Szeregu, chłopaki. Umojańskie marińscy wyglądają tak trochę? Czy na tym lepiej? Powtórz. Ruszam. Valerian, w ogóle wyglądają lepiej. Główny korytarz jest zablokowany. Możesz otworzyć drzwi boczne A12? Mogę, ale przygotujcie się. Podczas ataku zergi wydostały się na wolność. Tak, wyczuwam je. Ale nie powinnam ich znowu kontrolować. Nie proszę cię o to. Szkoda. Poradzimy sobie z nimi. Drzwi otworzą się za 3, 2, 1. Zadanie. Wow. Zergingów jest za dużo. Nie jest. Luzuj majty, ziomek. Nadajemy na tej samej fali. Pomogliście trochę, tak. Działam. To wam przyznam. Pies, nie szczekaj mi teraz. Nie będę czy słyszycie. Przejęły kontrolę nad centrum bezpieczeństwa. Słyszycie? Zamykamy tę placówkę. Nie rób problemów i poddaj się. Ja wracam do was. Dobra, już chyba spokojnie. Nie przerywam nagrywania, bo to tylko chwilka, więc... Chcą nas uwięzić. Dalej, skarbie! Musimy przedostać się do drzwi! Ruszam. Działam. Nadajemy na tej samej fali. Dobra. Zadanie czeka. Te ładunki to głównie dla energii muszę brać, tak szczerze mówiąc. Rozumiem.
Przypominają mi się stare czasy. Tylko dorobiłem się kilku siwych włosów. A ja kilku zergowych. Racja. Udało nam się. Dobra. Nie zdążyłem go ratować. Naprzód. Nie zatrzymuj. Chciałem dobrze. Zaraz odetną ten obszar. Dobra. Ruszam. Zadanie czeka. Nie wiem, trzeba to niszczę, po prostu tak mi się podoba. Zadanie czeka. Ultralisk. Zobaczymy, jak spodoba mu się wybuch kinetyczny. Wcale? Ja tutaj z czyhaczem się bawią chyba. Czyhacze atakują tylko jak są zakopane. Mają tu niezły burdę. Bywaliśmy w większych tarapach. Ale go dźgają, kurde. Nic nie zlokalizowaliście. Rany, kobieto. Ile zerglingów stworzyłaś? Może trochę przesadziłam. Mam cię. Może! Powtórz. Ruszam. Zniszcz gruz. Musimy dotrzeć do drzwi. Dobra. Rozumiem. Udało nam się. Zaskoczony? Dalej! Jeszcze tylko jedne drzwi i będziecie na stacji promu. Zadanie czeka. Naprzód. W następnym pomieszczeniu wyczuwam wielu żołnierzy Dominium. Czeka nas ciężka walka. Możemy użyć konsoli i je wypuścić. Albo możemy użyć jej do wypuszczenia gazu. Gaz. Szkoda, że musimy wybierać. Gaz nie załatwił wszystkich. Przynajmniej szanse się wyrównały. Uderzamy. Idę. Zadanie czeka. Ruszam. Dobra. Rozumiem. Działam. Można. Nie, to nie jest trudna misja. Idę. Naprawdę nie jest trudna misja. A, pamiętam ten element misji. No nie jest niezły. Jim, jesteśmy w odwrocie. Kieruję się na Hyperiona. Przyjąłem, Valerian. Daj znać, gdy będziesz na mostku. Zostaliśmy tylko my, Jim. Ruszajmy. Tak. Teraz musimy bronić silniki promu. Poklikam sobie w nią. Niewiele pamiętam z przeszłości. Dominium zapłaci za to. Widzę, że nadal łatwo cię rozbawić. Gotowa do akcji. O co chodzi? Powtórz. Tak, słyszycie? Klikaj dalej. Ja przeładuję. Odbezpieczam broń. Tu Kerrigan. Prom nabiera rozpędu. Trzymajcie się! Dobra, to zaraz nie mogę jej tak naklikać, bo ciągle trzeba coś robić. W następnej misji. No się tak wyrażę, poklikam. To źle brzmi, wiem. Nie lądujesz, ziomek. Zostaw ten silnik, ziomek. Opuściliśmy laboratoria. Będziemy wystawieni na atak, dopóki nie dotrzemy na lądowisko. Dobra. Nadajemy na tej samej fali. Problem medyczny, czyli te mediweki najlepiej niszczyć, nim wylądują. O, jednego zabili. Mamy prawie 100. Zaraz bliżej do 100. Dziewięć osiem. I mamy większy zasięg od Marinesa, to dobrze. Kerrigan ma niezły, no w końcu były duch. Biologiczna, psioniczna bohaterka. Widzę lądowisko. Jesteśmy prawie na miejscu. Dobra,
Wow. Mogę go załatwić wybuchem kinetycznym. Stajemy na tej samej fali. Rozumiem. Nie sądziłem, że tak szybko go zrzuci. Dobra, to jedna z tych zniszczonych. Jak daleko? Nie wiem. A, no się poruszamy na tym. Na linkach. Jaki? No, powiedzmy linkach. Dobra, zwalniamy. Dotarliśmy. Dominium rozstawia jakiegoś ciężkiego mecha na stacji. Ruszamy! Musimy ich powstrzymać, dopóki nie zakończymy ewakuacji. Już prawie jesteśmy. Chodźmy za nimi na lądowisko. Szczerze, chciałbym mieć... To w Fallout 4 chciałbym mieć mod, który dałby taki nawet podstawowy pancerz, ale Marinesów. Ten. Z... No z StarCrafta po prostu. Po prostu ze StarCrafta. Chciałbym szczerze. No. Oddziały Dominium, naprzód! Jim, Archanioł stoi między nami i Promem. Jim! Szlak! Saro, znajdę inną drogę. Lepiej się pośpiesz, inaczej zniszczę to coś bez ciebie. Dobra. Rozumiem. Atakuję wroga! Cel namierzony. Zrzucić kapsuły. Zadanie czeka. Wow. Nadajemy na tej samej. Czy oni za mną idą? Nie, oni na niego czekają. Dobra. No dobra, to mu nic nie robi. Nadciągają kapsuły desantowe. Dobra, to chyba nie tak miało wyglądać, ale trudno, załatwiony. No to wszystko mi się obrywało. Zbliża się następna fala. Saro, jestem odcięty. Nie dotrę do ciebie. Bierz mój statek i leć. Dopiero co się odnaleźliśmy. Nie zostawię cię. Raynor Kerrigan, jestem na Hyperionie. Obieramy kurs na punkt zborny. Jaka jest wasza sytuacja? Kerrigan bierze mój statek. Ja potrzebuję ewakuacji. Rozumiem, wysyłam po ciebie oddział. Nie schrzań tego, Valerian. Kerrigan, widzimy się w punkcie zbornym i przepraszam, że cię nie słuchałem. Za późno na przeprosiny, Valerian. Jim, wezmę twój statek, ale jeśli dasz się zabić, będziesz miał poważne kłopoty. Tak jest, przyjąłem. Tak naprawdę chciałbym... Są już mody typu pancerz Kerrigan. Ten strój. Hyperion jest pod silnym ostrzałem. Ale... Mój oddział nie może do ciebie dotrzeć. Przyjąłem. Zabierz Hyperiona do punktu zbornego. Znajdę sposób, żeby się stąd wydostać. Ale brakuje właśnie takiego pancerza jak Marine albo zwykły Marines. Naprawdę. Nowa. No proszę, Jim Raynor. Gdybyś pomógł mi zająć się Toszem, pozwoliłabym ci odejść, ale dokonałeś złego wyboru. Dobra, Blondie, pokaż na co cię stać. I tu przydałaby się scenka z Heroes of the Storm. Stracone silniki, obrażenia otrzymane od Archanioła. Uniknij obrażenia od Archanioła, no dobra. Dobra, to też jest koniec tej misji. Mam nadzieję, że ten film się w miarę podobał. I... Cóż... Trzymajcie się ludzi, miłego dnia, do zobaczenia za... No, w następnym odcinku po prostu. Cześć.